Witam Państwa. Ja się nazywam Ireneusz Kołakowski. Pełnię funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i chciałbym Państwu zaprezentować temat dotyczący szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych i obowiązku stopniowania tej szkodliwości przez organy orzekające. Zacznę od tego, że postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych może być wszczęte i prowadzone tylko wówczas, gdy zachodzą określone warunki uprawniające do jego wszczęcia. Przy braku dodatnich przesłanek warunkujących dopuszczalność wszczęcia postępowania, a także w sytuacji, kiedy wystąpią przesłanki ujemne, postępowanie nie może się toczyć. Jedną z przesłanek warunkujących dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szkodliwość czynu. Zgodnie z artykułem 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy. Innymi słowy, dany czyn będzie stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdy stopień szkodliwości dla finansów publicznych przekroczy właśnie ten stopień znikomy. Stopień szkodliwości pozwala na odróżnienie czynów błahych od czynów istotnych i uznanie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom. Znikomy stopień szkodliwości czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych wyłącza możliwość dochodzenia odpowiedzialności z tego tytułu. Nie oznacza to jednak, że czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych nie popełniono. Czyn jest, tylko zaszła przesłanka, która uniemożliwia dochodzenie odpowiedzialności. I organ prowadzący postępowanie jest więc zobowiązany do badania stopnia szkodliwości czynu. W razie stwierdzenia znikomej szkodliwości nie wszczyna postępowania, a jeżeli postępowanie zostało wszczęte, zobowiązany jest on je umorzyć. Proszę Państwa, ocena stopnia szkodliwości ma charakter uniwersalny i znajduje zastosowanie przy badaniu każdego z naruszeń wymienionych w katalogu od artykułu 5 do artykułu 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ustawie nie ma żadnej regulacji, która wskazywałaby, że do jakiegokolwiek naruszenia przepis ten nie ma zastosowania. Niewątpliwie, jeśli by ustawodawca miał zamiar ograniczyć zastosowanie artykułu 28 w odniesieniu do wybranych przypadków naruszenia, to uczyniłby to w sposób wyraźny. Skoro tego nie uczynił, to oznacza, że ocenie pod kątem stopnia szkodliwości podlega każde naruszenie. Potrzeba ochrony finansów publicznych uzasadnia przyjęcie takiego abstrakcyjnego założenia, że wszystkie czyny penalizowane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są szkodliwe. Natomiast stopień szkodliwości konkretnego czynu dla ładu finansów publicznych musi być oceniony przez organ orzekający w każdej sprawie indywidualnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy oraz ustalony stan faktyczny. I szkodliwość należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym, związanym z naruszeniem lub zagrożeniem naruszenia ładu finansów publicznych, i drugim, stanowiącym konkretny uszczerbek w dobrach o charakterze finansowym. I w związku z tym należy odróżnić pojęcie szkodliwości od pojęcia szkody. Szkodliwość dla finansów publicznych jest pojęciem szerszym niż szkoda dla finansów publicznych. Szkoda dla finansów wiąże się ze stratą finansową. Natomiast szkodliwość jest pojęciem, w którym obok aspektu szkody w rozumieniu materialnym występuje naruszenie porządku prawnego, ładu finansów publicznych, czy też takiego prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. I na to odróżnienie wielokrotnie zwracała uwagę Główna Komisja Orzekająca. Jak czytamy w jednym z orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej, szkodliwość czynu polega nie tylko na szkodzie materialnej lub finansowej, ale również na naruszeniu pewnych
pewnych ustalonych przepisami prawa reguł skutkujących naruszeniem porządku prawnego, ładu finansów publicznych czy prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. Szkodliwość czynu dla finansów publicznych nie może być utożsamiana ze stratą finansową. Dlatego też, proszę Państwa, taka linia obrony w postaci udowodnienia, że dane działanie czy zaniechanie nie doprowadziło do zaistnienia jakiejkolwiek szkody czy uszczerbku w mieniu publicznym oraz że żadne środki publiczne nie zostały zmarnotrawione, często nie przyniesie skutku, bo strata nie musi nastąpić, aby uznać czyn za szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Podobnie, proszę Państwa, traktuje Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z jego orzeczeń. Czytamy, iż nie można wymiennie traktować pojęcia szkodliwość i szkoda. Szkodliwość jest pojęciem szerszym, w którym obok aspektu szkody w rozumieniu materialnym bierze się pod uwagę właśnie wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności naruszenia. Z tych względów argumenty podnoszone przez skarżącego, że działanie podjęte przez niego nie doprowadziło do zaistnienia jakiejkolwiek szkody czy uszczerbku w mieniu publicznym, a nadto, iż żadne środki publiczne nie zostały zmarnotrawione, a niebezpieczeństwo utraty dofinansowania zażegnane, nie mogły w świetle przesłanek wymienionych w omawianym przepisie odnieść oczekiwanego przez obwinionego skutku. Analizując poszczególne naruszenia, wyraźnie widać, że nie w każdym z nich występuje szkoda jako skutek naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o ile delikty dotyczące nieustalenia należności, czy też niepobrania należności, czy niedochodzenia należności są ściśle związane z powstaniem szkody w finansach publicznych, to już takiej szkody co do zasady nie niesie za sobą na przykład wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z ewidencją, czy też brak w jednostce audytu, czy też zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji. Oczywiście mogą tu zaistnieć straty finansowe pośrednie, bo poprzez ten brak inwentaryzacji możemy nie doliczyć się majątku, czy też nie zauważyć jego straty, natomiast nie ma tutaj takiego bezpośredniego skutku opisanego wprost w przepisie. Tak więc w wymienionych przypadkach, mimo braku wymiernej szkody, wymagający ochrony ład finansów publicznych zostaje zakłócony. Mimo braku szkody, szkodliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych przejawia się w zachowaniu niepożądanym i niewłaściwym z punktu widzenia reguł ustalających ład finansów publicznych. Ustalenie stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych jest zadaniem nie tylko komisji orzekającej, ale i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Jeśli rzecznik ustali, że w sprawie szkodliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest znikoma, odmówi on wszczęcia postępowania lub umorzy już wszczęte postępowanie. I obowiązkiem organów orzekających jest analiza każdego naruszenia dyscypliny finansów publicznych pod kątem szkodliwości dla finansów publicznych wraz z określeniem stopnia tej szkodliwości. Czyli nie wystarczy wykazanie przez organ orzekający, że czyn jest szkodliwy, organ musi w orzeczeniu określić konkretny stopień tej szkodliwości. I proszę Państwa, Główna Komisja niejednokrotnie zarzucała komisjom pierwszej instancji brak określenia konkretnego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych. Czytamy w jednym z orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej, nawet jeśli Komisja pierwszej instancji szczegółowo uzasadniła, dlaczego w przedmiotowej sprawie nie można uznać stopnia szkodliwości wskazanych naruszeń za znikomy, to obowiązkiem Komisji jest konkretne określenie stopnia szkodliwości. Takiego określenia nie wskazano w uzasadnieniu orzeczenia, mimo że szkodliwość podlega stopniowaniu. W innym orzeczeniu GKO czytamy, iż Regionalna Komisja Orzekająca w ogóle nie przeprowadziła dokładnej analizy i oceny stopnia szkodliwości orzeczonych czynów dla finansów publicznych, a jedynie deklarowała, iż wzięła tę okoliczność pod uwagę, ustalając karę. Natomiast
Stopień szkodliwości konkretnego czynu danego sprawcy dla ładu finansów publicznych jest elementem, który komisja orzekająca musi przeanalizować, bowiem wynikają z niego konkretne skutki prawne dla obwinionego. Proszę Państwa, podobne zarzuty formułowane są w kierunku komisji orzekającej przez sądy administracyjne. W jednym z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czytamy, iż sąd zauważa, że w rozpoznawanej sprawie Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wydanym orzeczeniu w ogóle, a Główna Komisja Orzekająca w zaskarżonym orzeczeniu odniosła się do zagadnienia bardzo lakonicznie i w konsekwencji organ nie ocenił czynu skarżącego z punktu widzenia artykułu 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tak więc brak określenia przez komisję konkretnego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych, jak widzimy z przedstawionych orzeczeń, może być doskonałym zarzutem odwoławczym. Wprawdzie przy uwzględnieniu tego zarzutu sprawa raczej nie skończy się, gdyż w większości wróci ona do ponownego rozpoznania do komisji pierwszej instancji, ale efekt dla odwołującego na tym etapie postępowania powinien być zadowalający. Proszę Państwa, przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakazują organom orzekającym określenie stopnia szkodliwości czynu w oparciu o ustalone kryteria. Przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się stosownie do artykułu 28 ustęp od 1a do 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kryteria ogólne, które znajdą zastosowanie do każdego z naruszeń opisanych w katalogu od artykułu 5 do artykułu 18c ustawy, do których ustawa zalicza wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naruszenia. Dalej kryteria dedykowane do naruszeń powodujących uszczerbek o charakterze finansowym, w tym wysokość uszczuplonych środków finansowych, kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy rachunek budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki sektora finansów publicznych, kwotę środków wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem, wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem oraz kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania. I również mamy kryteria dodatkowe odnoszące się do naruszeń w zakresie zamówień publicznych oraz naruszeń w zakresie umów koncesyjnych na roboty budowlane lub usługi, w szczególności sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców. Komisja w orzeczeniu powinna wnikliwie i maksymalnie szeroko uzasadnić sposób rozumowania, który doprowadził do danej konkluzji w zakresie szkodliwości czynu. Nierzadko orzeczenia komisji takich szerokich uzasadnień nie zawierają. Jak czytamy w jednym orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej, stwierdzając znikomą szkodliwość czynu dla finansów publicznych, komisja orzekająca powinna wnikliwie i maksymalnie szeroko uzasadnić tok rozumowania, który doprowadził do takich, a nie innych wniosków. W szczególności należy stosownie do wskazanego artykułu 28 ustęp 1a ustawy poddać ocenę wagę naruszonych obowiązków oraz sposób okoliczności czynu, a więc wszystkie zdarzenia, które miały wpływ na popełnienie czynu i motywy działania. Ocenić należy także skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wszystkie te elementy powinny być zawarte w uzasadnieniu orzeczenia. Tylko takie uzasadnienie, które wskazuje faktyczne i prawne aspekty sprawy i przedstawia logiczny proces, który doprowadził do określonej oceny, umożliwia zbadanie prawidłowości rozumowania komisji pierwszej instancji. Tak czytamy w orzeczeniu, w jednym z orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej. Proszę Państwa, stopień szkodliwości organy orzekające muszą uwzględnić przy wymiarze kary. Zgodnie z artykułem 33 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swojego uznania
w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. Tak więc widzimy, szkodliwość dla finansów publicznych no, ma doniosłe znaczenie i doniosłe konsekwencje, gdyż nie tylko decyduje o dochodzeniu odpowiedzialności, ale również o wysokości kary wymierzonej sprawcy naruszenia. Proszę Państwa, przy stopniowaniu szkodliwości naruszenia dla finansów publicznych możemy wyróżnić stopień znikomy, określony w artykule 28 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przy którym nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Pozostałe stopnie szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikają z przepisów regulujących wymiar kary. I w świetle tych przepisów szkodliwość dla finansów publicznych może mieć charakter nieznaczny, znaczny i rażący. Żeby przybliżyć sobie te pojęcia, odwołam się do definicji słownikowych, które określają znikomy jako bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia. Znikomy stopień szkodliwości prowadzi do umorzenia postępowania, a więc jest stopniem niższym niż nieznaczny. W świetle artykułu 35 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieznacznej szkodliwości czynu dla finansów publicznych organ może wymierzyć karę upomnienia. Nieznaczny to niewielki pod względem ilości natężenia, mało ważny, mało widoczny. Tak mówi słownik języka polskiego. Nieznaczny to wyższy niż znikomy. Proszę Państwa, znaczny stopień szkodliwości dla finansów publicznych uprawnia organy orzekające do wymierzenia kary nagany albo kary pieniężnej. Z tym, że zgodnie z przepisami, jeśli wskutek naruszenia nie została wpłacona lub zwrócona należność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych w znacznej wysokości, bądź bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia zaciągnięto zobowiązanie lub dokonano wydatku w znacznej wysokości, bądź zapłacono ze środków publicznych odsetki, kary lub opłaty albo oprocentowanie w znacznej wysokości, udzielono zamówienia publicznego z istotnym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowania, wymierza się karę pieniężną. Niezależnie od tego ustawodawca wymaga, aby za delikt charakteryzujący się rażącą szkodliwością była zawsze nałożona kara. W świetle artykułu 36 ust. 2 punkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odstąpienia od wymierzenia kary nie stosuje się w przypadkach, gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest rażący. Termin rażący w języku polskim oznacza dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny, bardzo duży. O rażącym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych można mówić, gdy analiza danego zachowania w zestawieniu z nakazem bądź zakazem wynikającym z hipotezy naruszonej normy prawnej wskazuje na ich oczywistą niezgodność. Proszę Państwa, rażący stopień szkodliwości czynu wyklucza możliwość niewymierzenia kary. Przy rażącym stopniu szkodliwości nie można nie wymierzyć kary. To zastrzeżenie zostało wprowadzone przez ustawodawcę, gdy spostrzegł, że organy orzekające odstąpienie od wymierzenia kary stosują nader często. W celu zaostrzenia wymiaru kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadził przy okazji nowelizacji właśnie takie dodatkowe ograniczenie, które eliminuje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku najwyższej szkodliwości dla finansów publicznych. Proszę Państwa, niejako w podsumowaniu należy powiedzieć, że społeczna szkodliwość to synonim krzywdy. Krzywda może być różnie oceniana
w zależności od oceny konkretnego stanu faktycznego, ale również i punktu widzenia, przeżyć oraz doświadczeń osób zasiadających w komisjach orzekających. To sprawia, że trudno jest zdefiniować, co jest szkodliwe, a co nie i w jakim stopniu ta szkodliwość wystąpiła. Jeszcze trudniej jest oczekiwać jednolitości w ocenie stopnia szkodliwości. Różne sposoby rozumienia szkodliwości przez subiektywne odczucia i problemy interpretacyjne no nierzadko negatywnie wpływają na praktykę orzeczniczą, jednak pomimo tych trudności zwrot szkodliwość czynu należy uznać za nieodzowny i konieczny w prawie regulującym obszar dyscypliny finansów publicznych. Na tym chciałbym zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.